Także tu, gdzie Polska, a w obrębie Banku Polskiego nie ma prawosławnych ludzi, proszę Państwa. A jak nie ma prawosławnych ludzi, to nie ma w ogóle wiary. U Żydów w teokracji dawno nie ma, od roku 70 naszej ery. To, co Państwo wiecie, że Rzymianie zdobyli Jeruzalem, pokonali. Ale dlaczego? Dlatego, że tam już tej wiary dawno nie było. Nie było. Nawet wtedy, kiedy Żydzi wrócili z niewoli babilońskiej po 70-letnim okresie niewoli, to już nie było, proszę Państwa, jak odbudowali świątynię, w jednym ręku miecz, w drugim, proszę Państwa, kielnie, że tak powiem, to nie było już, nie było tego obłoku Bożego nad Arką Przymierza, miejscem najświętszym. Dlaczego? Dlatego, że Jahwe już ich dawno opuścił. A potem w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy Duch Święty był przelany na zbór naśladowców Chrystusa, którzy zaczęli głosić. To był chrystianizm, a nie chrześcijaństwo nominalne z nazw. Głosić zaczęli. No to wiecie Państwo, coś wspaniałego. Ewangelia o Królestwie Bożym. No to przecież od Żydów ten Duch Święty był zabrany. Zabrany od Żydów, od tego narodu. On już przestał istnieć. Jak Duch Święty w dniu Pięćdziesiątnicy przeszedł na naśladowców, na drobniutki, malutki zbór Chrystusa, no to przecież Bóg zabrał tego ducha Żydom. Zabrał. Nie było. Także nie ma teokracji. Nie ma nic. Państwo zobaczą. Ja tam nie wstawiam się za prawosławiem aż tak bardzo, ale prawosławna to jeszcze lepsza, wiesz, diablica, jak to, co tu, wiesz, od słowa kato. No co ci przypomina słowo kato?